Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się dzisiaj w naszej świątyni parafialnej, aby uczestniczyć w uroczystym prowadzeniu nowego księdza proboszcza. Chcemy księdza kanonika Stanisława prowadzić posługiwanie waszej parafii. Proszę księdza dziekana o odczytanie dokumentu nominacyjnego. Przygodny ksiądz kanonik Stanisław Stępień, proboszcz parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Rybnikach. Czcigodny księża kanoników, stosownie do potrzeb duszpasterstwa parafialnego w archidiecezji lubelskiej z dniem 24 marca bieżącego roku zwalniam czcigodnego księdza kanonika z urzędu parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Rybnikach i przenoszę na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła w Kurowie z wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów kodeksu prawa kanonicznego i prawa partykularnego. Agendy parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Rybnikach przekaże czcigodny ksiądz protokolarnie następcy w obecności księdza dziekana dekanatu opolskiego. Nowe stanowisko proszę objąć protokolarnie w obecności księdza dziekana dekanatu karłowskiego, przyjmując agendy parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Michała Archanioła w Kurowie. Odpisy protokołu ustawczo odbiorczych należy złożyć w kancelarii Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Pragnę jednocześnie wyrazić wdzięczność za godziwą pracę duszpasterską i administracyjną parafii pod wezwaniem wszystkich świętych w Rybnikach, polecając opiece Bożej na dalszą posługę kapłańską, zawierzam księdza w stawiennictwu matki kapłanów. Podpisał arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik. Czcigodny księże proboszczu, Kościół powierza ci nowe zadanie, troskę pasterską o parafię, będącą najbardziej podstawową cząstką Kościoła, przelewiskiem życia sakramentalnego, ewangelizacji i kształtowania żywej wiary. Podejmij obowiązki proboszcza w tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i przewodnik wiernych powierzonych Twojej pasterskiej trosce. Ufając Bożej pomocy i wsparciu wspólnoty parafialnej, będę się troszczył, aby jak najlepiej wypełnić powierzone mi przez Kościół zadanie ku chwale Bożej i dla zbawienia ludzi. Bóg Wszechmogący niech błogosławi Twoje wejście do świątyni i wspólnoty parafialnej. Przekazuję Ci klucze Kościoła. Proszę, otwieraj tę świątynię wszystkim, którzy szukają Boga. Niech będzie ona zawsze centrum życia parafialnego. Kieruj i zarządzaj tą parafią, tak jak zostało Ci to polecone, jako gorliwy pracownik winnicy pańskiej. Z tej ambony będziesz ogłaszał i wyjaśniał Słowo Boże. Zanoś dobrą nowinę o Królestwie Bożym do wszystkich sfer życia parafialnego i do wszystkich ludzi, którzy szukają prawdy. Troszcz się o to, aby wszyscy członkowie tej wspólnoty parafialnej, dzieci, młodzież i dorośli, mogli usłyszeć i przyjąć Słowo Boga Żywego. Ogłaszaj Chrystusa jako drogę, prawdę i życie. Prowadź wiernych do wiary żywej, aby wyznając Chrystusa zmartwychwstałego słowem i postępowaniem, stawali się Jego świadkami w świecie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty wskazujesz nam drogę do Ojca. Daj nam siłę i odwagę otwierać się na Twoje Słowo, żyć na co dzień wiarą i dawać wszystkim ludziom świadectwo naszej nadziei przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Od
to miejsce, na którym ofiara krzyża uobecnia się pod sakramentalnymi znakami i skąd jest rozdzielany wiernym chleb życia. Jesteś, drogi bracie, wyznaczony na kapłana tej wspólnoty. Momentem centralnym i ośrodkiem całej twojej działalności jest Eucharystia, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zabiegaj o to, aby wspólnota parafialna jak najliczniej gromadziła się wokół ołtarza. Niech wszyscy czerpią stąd siłę i moc do świadectwa wiary i miłości. Panie Jezu Chryste, Ty powierzyłeś swojemu Kościołowi sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów. Ześlij nam Twojego Ducha Świętego, tak abyśmy ciągle podążali do Twojego ołtarza na sprowadzenie Panie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Umocnij nas poprzez przyjmowanie ciała i krwi Twojej na wspólnej drodze do Królestwa Niebieskiego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.